i wszystko jasne. Starczy na wiele rozgrywek. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic, a w dzisiejszym odcinku gra Monster City od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jest to na nowo zilustrowana gra, która w 2007 roku zdobyła nagrodę za najlepszą karcianą grę rodzinną, a w 2007 miała nominację do najlepszej gry karcianej. W skrócie, wznosimy budowlę, a co chwilę pojawiają się różnego rodzaju potwory, które je niszczą i uniemożliwiają nam punktowanie. Także nie traćmy czasu, zobaczmy jakie monstra są w środku. Krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się Wieko. Pudełko jest naprawdę małe, coś wielkości eksplodujących kotków. O, tutaj nagrody, o których wspominałem. Oraz niesforne potwory. W trakcie gry wznosicie wspaniałe miasta, jednak co chwilę pojawiają się potwory niszczące budynki. 4 razy podczas gry zdobędziecie punkty za swoje miasta. Nie dajcie się potworom. A jest to gra od 8 roku życia, od 3 do 5 graczy, a rozgrywka trwa około 25 minut. Możemy sobie podpisać właściciela gry. Jak w środku będzie ołówek, to zaraz to zrobię. Wygląda na smoka wawelskiego. Instrukcja. Przygotowanie rozgrywki. Jak widzicie, mamy tutaj różne warianty gry. Możemy również grać z kartami wydarzeń oraz reklama poprzednich produktów. Obu tych gier możecie znaleźć unboxingi na moim kanale. A o to jest napad, jeszcze film z cyklu Krótko i na temat. I na końcu opisane karty wydarzeń. Banknoty. Pewnie jest tutaj zawarty jakiś easter egg. Jak ktoś zna tego pana, to niech napisze w komentarzu. Średnia grubość kartonu. Jest i notes punktacji. Starczy na wiele rozgrywek. Jest i ołówek, sygnowany logiem Nasza Księgarnia. I wszystko jasne. No i mamy karty. Zaczniemy od kart budynków. Karty są jednostronne. Same krzywe wieże w Pizie oraz Koloseum. Jest i polski akcent. Takie same rodzaje budynków w różnych kolorach. Cztery karty punktowania. Czternaście kart wydarzeń. Przerażony King Kong. Pięć kart stop.
No i zobaczmy nasze potwory. Jest i alien. Ciastek. Wygląda na bardzo wkurzonego. Jakiś demon, taki bardziej Balrog z Władcy Pierścieni. King Kong. Godzilla. Optimus Prime. Frankenstein. Pokażę jeszcze wypraskę. I dostajemy również jeden strunowy woreczek. Mamy tutaj grube karty. Nie są one płótnowane, ale na pewno wytrzymają sporo rozgrywek, kilka rodzajów potworów oraz budynków, które są zilustrowane w przyjemny dla oka sposób. Dodatkowo fiszka z ołówkiem, gdzie możemy podpisać naszą grę. I to już wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, który potwór jest waszym ulubionym. Moim zdaniem ciastek ze Shreka wygrywa wszystko. Normalnie strach się bać. Jeżeli chcecie więcej filmów takich jak ten, pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego. Thank you.